Siemano, siemano, witam widzowie was serdecznie w kolejnym pięknym palionowym dniu. Dzisiaj mam pomysł na trolla. Dzisiaj pójdziemy do domu palionki. Tam widzicie jest dom, który ostatnio wybudowałem. Nawet mi render dystans sięga do tego, że go widzę. Pójdziemy tam i zrobimy trolla na paliące i Steve'ie, że się tam wprowadzam. I po prostu wchodzimy normalnie na pewniaczka do środka. Mówimy siema, siema, ja wybudowałem ten dom, mam prawo tu mieszkać. I się tam wprowadzam. Biorę sobie jakieś rzeczy teraz, biorę tu skrzynkę, że niby się spakowałem. To będzie moja walizka. Zabiorę ze sobą, patrzcie, zabierzemy ze sobą łóżko. O kurczę, tu mam jakieś przejście dalej. Dobra, łóżko bierzemy, zrobimy sobie crafting szybko, weźmiemy sobie kilka skrzynek, tak żeby zrobić, po prostu wiecie, że ja tam sobie, nie wiem, jakiś pokój przejmę. Nie wiem, czy tam w ogóle jest miejsce na to, żebym ja się gdzieś tam mógł ulokować, ale znajdziemy, ewentualnie może gdzieś w jakiś, albo będę mieszkał na korytarzu, obojętne. Dobra, mam, nie biorę więcej rzeczy, bo to tylko troll jest, nie będę przecież tam się wprowadzał na poważnie, nie chcę tam mieszkać, mój dom jest lepszy mimo wszystko, bardziej sentymentalny. Dobra, lecimy tam, oczywiście zanim tam dobiegnę, to koniecznie widzowie zapraszam was na sklep Palion Style, możecie tam sobie dorwać takiego kubka, albo i nawet breloki, patrzcie co tutaj mam, takiego breloka, możecie sobie ogarnąć, więc serdecznie was zapraszam, link jest oczywiście w opisie. Dobra, lecę do tego domu, uwaga, tu podlatujemy. Ja w ogóle słyszałem, że są jacyś rodzice palionki tutaj, mi się obiło uszy, jeszcze ich nie widziałem. Ja w ogóle słyszałem, że są jacyś rodzice palionki tutaj w tym domu i ja nie wiem, czy ja ich tutaj nie zastanę przypadkiem. Tam ktoś się, tam, o nie, dobra, widzę, o nie, widzę, są, jest ich tam dużo, no dobra, trudno, uwaga, wchodzimy na pewniaka i się wprowadzamy, zobaczymy jaka będzie ich reakcja, uwaga. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Siema palionka, słuchaj, ja, siema Steve, o, dzień dobry, witam tatę palionki. Kłaniam się nisko, prawda, głowa w dół, tak się kłaniam. O, to mama palionki, oczywiście, całuję rączki. Dobra, i teraz tak, o, śniadanie przyszło, ale nie, no jakie śniadanie, nie, ja dzisiaj się tutaj wprowadzam, słuchajcie. Wprowadzam się dzisiaj do tego domu, tutaj przepraszam bardzo, wchodzę do się... Co tu się nie, dzieje? Nie, spokojnie, mama, ja to naprawię. Jaki piec, nie nastawiaj! Zostawcie mnie, nie będziecie mnie smażyć. Dobra, ja się tu ogólnie wprowadzam, bo tak, bo po prostu ja muszę przetestować ten pokój, zanim tu będzie dziecko. Nie, ale jak, czekaj. Co ty mówisz? No co, ale Henry, w czym jest problem? Patrz, ja już sobie... Na głowie. Ja ten dom zbudowałem, mam prawa do... proszę mnie nie bić. Ja mam prawa do tego domu, patrz, tu stawiam łóżko, stawiam obok skrzynka, prawda, crafting też tu gdzieś się znajdzie. Ryba, tu, kto mi okno wybił? Zaraz wracamy do domu rodzinnego. Dobrze, dodaj mi moje łóżko. Czemu kanapka dała tu... No, jak kanapka? Panie tato, palionki. Ej, oddaj mi to łóżko, ja się tu wprowadzam. Nie wprowadzasz. No dlaczego nie mogę? Ty się tu nie wprowadzasz, rozumiesz? Ale w czym jest problem? Mam tego dość, mama palionki, spokojnie. Wkurza mnie, to jest... nie, oddaj mi łóżko. Tam jest, na zewnątrz. Dobra. Dobra, możesz spać, ale nie u nas. Nie no, jest tu... Dobra. Ale w tym pokoju i tak nikt nie śpi. To jest idealne miejsce dla mnie. Jak to mam nie? To samo ale zdanie, wyrzuć cię. Rzucę cię gołębią. Nie no, słuchajcie, ja... pozwólcie, ale dlaczego ja nie mogę tutaj mieszkać, póki dziecka nie ma? Masz za mało miejsca, to po pierwsze. Nie, jak za mało miejsca? Nikt tutaj nie śpi. Tego nie rozumiesz, ty głupcze. Ale nie, no, dziecka jeszcze nie ma, ja tu... Palionka, odej mi łóżko. Ja... Na górę. Dobra, na górę mogę iść. Jeżeli tam jest gdzie mieszkać, to się przeprowadzę na górę. Mieszkać, dobra? Panie tato, proszę oddać mi moje walizki. Ale sandwich, na ile ty chcesz tu się prowadzić, bo góra? Na jaką górę? Dobra, ja się idę na górę osiedli. Ale to ja się idę. Na ile ty się chcesz prowadzić? Znajdziemy tutaj coś dla ciebie. Pod schodami, mogę mieszkać pod schodami, jak Harry Potter. Dobra, spójrzcie, zamykamy. Czekaj, muszę sobie zrobić. O, tu. Patrz, jaki mam fajny ten. Ale może nie, być? Nie, no spokojnie, tato. Jak ja to naprawię? Jak go wyszedzę stąd? Ej, ale niemożliwe. Co robi? Ej, panie tato, nie. Proszę mi oddać moje łóżko. Co? Ty tu nie mieszkasz, rozumiesz? Dlaczego? Rozumiesz to? Ale w czym ci przeszkadza moja obecność? Czego nie rozumiesz? No ale we wszystkim, rozumiesz? We wszystkim. Ale ja zbudowałem ten dom. Panie tato, gdzie pan dał mi moje łóżko? Nie możemy cię wyrzucić tak szybko, chodź, na pewno znajdziemy gdzieś miejsce. Gdzie? W tym domu? Tutaj, mam pomysł, tutaj. Ale może być, tylko ja potrzebowałem moje łóżko. Panie tato, palionki, gdzie moje łóżko zostało? Nie ma miejsca żadnego. Mam łóżko. Ty masz? Nie ma żadnego miejsca dla niego, rozumiesz? Podaś na głowę. Tylko ja tam nie wejdę. Palionka. Jest za mało miejsca tu. Tu jest za mało miejsca, jest tylko na ten. Dobra, wyrzucamy go. Tylko... To, a mogę tu na górze? Kto tutaj mieszka? Tu jest miejsce, tu, opatrzcie, tu mam. No to będę mieszkać. Tu my mieszkamy, co ty tu będę leżał. Jesteś? My tu mieszkamy. Sandwich. Ale ja wam nie będę przeszkadzał. Ej, oddaj mi moje łóżko. Nie.
Wyrzucamy. Nie, no ej, no co ty robisz? Czemu ty wybijasz szybę? Naprawię. No ja sobie wezmę to łóżko, wejdę... No i wywalaj to. Ja to pilnuję drzwi. No ale jakby macie wszystkie okna powyburzane, co ty chcesz pilnować? Tu się da dostać w każdy możliwy sposób. Nie, słuchajcie, ja muszę tutaj zamieszkać. To był mój plan na dzisiaj. Kanapka, chodź tu. Gdzie tato palion... Tato palionki? Gdzie on jest? Tu na górze jest. Dobra, strzymy. Gdzie mogę mieszkać? Sandwich. Wejdź do Secret Room? Dobra, wchodzę. Nie, mam pomysł. Eee! Zrobię to! Proszę mnie wypuścić. Ile, możesz tędy wejść, chodź. Palionka, jesteśmy tu zamknięci. Nie, proszę, tato, zaczekaj. Tato! Proszę, panie tato. Ej, w sumie to też dobry. On ma zostać wyrzucony, ale mam palionki, proszę, dlaczego tak? Jestem wolny. Dlaczego tak brutalnie? Tato, palionki, proszę mnie zostawić. Dajcie mi wyjść. Dobra, wyszedłem. Palionkę tam zamurował. A mogę w łazience chociaż? W łazience? Co ty robisz? Stary, ogarnij się. Oh my god. Dobra, ja w łazience będę mieszkał, dobra? Może być chociaż tu? Nie, sandwich, ale poczekaj, gdzie ty jesteś? Musimy porozmawiać. W łazience, już usiadłem na tron. Dobra, sandwich, nie chcę tam wchodzić. Porozmawiajmy na odległość. Nie, dobra, wychodzę. Co tu się wydarzyło, tato? Steve, gdzie jesteś? Na dole. Chodź, porozmawiajmy, podyskutujmy. Daj mi argument, dla którego ja nie mogę tutaj mieszkać. Nie możesz tu mieszkać od momentu, kiedy będzie tutaj Bobos. Jeżeli Bobosa nie ma na razie, no? Ja myślę, że możesz się wprowadzić na okres, kiedy go nie ma. Super. To nie będzie problemu. Dobra, mogę tu? Gdy pojawi się Bobos. Do dobrze, zamiast... jak się pojawi Bobos, to ja się wyprowadzę. Dobra. Ja bym tak może być. Dlaczego? Dobra. No ale to... Ej, co by się stało? No tata palionki bunkruje wszystkie wejścia. Zamknęli nas. Oh my god. Dobra, ale nie, no to Steve, musimy tu mieszkać. Macz, jedno łóżko jest dla siebie, drugie jest dla mnie. Jest. Gromka. No damy sobie radę. Słuchaj mnie. No. To możesz tu mieszkać przez ten króciutki okres czasu, a potem musisz... Jak on tu zamieszkujemy, no, tak wychodzimy. Mamo palionki, proszę dać mi szansę. Ja będę naprawdę, będę jak zwierzę. Będę tutaj pieskiem rodzinnym. Jej. Ale będziesz tam gotowa? On mnie stresuje. Ej, ja prawie... On mnie stresuje. No, córcie, mam tego dosić. Mamo palionki, proszę się do mnie przekonać. Jestem... Nie, no mamo palionki! Proszę nie odchodzić. To jestem tylko ja, nieszkodliwy tost. Mama się chyba zawiodła. Ale ona jest jakoś bardzo zestresowana. Tato palionki, czy my jesteśmy w stanie się dogadać? No o co chodzi? Ja znam się na browarach. Tata nie jest zadowolony. Mężu, chodź tu. Mam palionki, ale ja z mężem pani tutaj... Na browarach? Nie będziemy. Tato palionki, czy jest pan chętny na rozmowę przy browarze? Nie jest chętny. Dobra, no to trudno, będę musiał tu zamieszkać sam, bez tato, nikogo. Ale on tutaj będzie tylko przez krótki okres. Steve, dlaczego ty jesteś... Nie, dobra. Ale nie bijcie się! Nie bijcie się! Słuchajcie, ja tutaj będę tylko na okres próbny. Dlaczego wszystkie... Mamy limo. No to super, wszyscy się wyprowadzili, dom jest dla mnie. Ej, sandwich. To są takie dziury, to są takie straty w budynku, ja nie wiem. Mamy limo. Mamy limo pod okiem. Dobra, a mogę tu? Mogę... O, to jest idealne miejsce. Zabijemy. Mogę... Dobra, dzięki. Pomóż. Ja idę spać. Na jeden dzień, ale dlaczego nie mogę na dłużej? No bo... Tato palionki, to jest miejsce... On ewidentnie chce, że on coś... Co, on chce... No nie wiem, bo ciebie zamkną razem ze mną, to nie wiem, czy cię kocha, czy cię nie kocha. Bo ja ucieknę. Do twojego bezpieczeństwa ja bym wyszła. Jakiego mojego bezpieczeństwa? Aktualnie bezpieczeństwa w tym domu nie macie, tylko co chwilę są szyby wybijane, co chwilę są drzwi bunkrowane, jakieś... Wszystko tu jest zrobione. Wy próbujecie zamurować ten dom, a ja i tak jestem w stanie wejść wszędzie. Tato palionki, ja chcę się dogadać. Co tu było napisane, on ma tutaj nie mieszkać. Ale mama palionki, gdzie ona jest w ogóle? Mama palionki, zawiodła. Proszę się do mnie przekonać. Tu, nie? Tu. Jak tu nie? Proszę, już się do jednego przekonałam. No ale, no to jak się do Steve'a przekonałaś, to już gorzej nie będzie. Palionka. Nie, no, to tak nie może być. Steve. Ten, musisz sobie opuścić. Ale dlaczego? Krótki okres czasu, ale potem musisz opuścić. Pamiętaj. Nie ma, Steve dostał szansę życia. No to prawda. Ale słuchajcie, ja tylko na chwilę tu.
Bo ten pokój jest dla mnie pisany, albo ewentualnie tamten wyżej. No ja budowałem ten dom, no proszę was, nie róbcie mi tego. No, ale ja budowałeś tam go całego, więc już nie mieszkasz tutaj. Ale nikt mi nie zapłacił za niego. Macie... Właśnie, to tak jakbyś dał komuś prezent. To tak jakbyś dał komuś prezent pod koinkę, a potem byś mu go zabrał. No właśnie, to nie jest miłe. A okazałbyś mu zapłacić za niego. Ale to Paweł wam dał ten prezent. To nie jest wtedy prezent. Ale ty to budowałeś, no ja go... No daj, zabiera to się w piekle, poniewiera. No dobra, a już zamurowali tu. Kurczę, gdzie tu się da wejść jeszcze? Wszędzie zamurował? Tato palionki, czy pan już zamurował wszystkie wejścia? Jestem w oknie. Dobra, czekajcie, jeszcze z tej strony O nie, tu też jest zabunkrowane, ale... O jest. Ja co uważam, że no. Mimo to, jaki jesteś, zamurowałeś się frajerską. Czemu? Nie powinieneś się tutaj wprowadzać. Ale... No, może masz rację. Ale to dobra, gdzie ja mam w takim razie mieszkać? Gdzie chciałem tutaj po prostu na... Ty masz trzy domy. Ty masz trzy domy i ty nie wiesz, gdzie ty masz się wprowadzać. Panie tato, proszę zejść z parapetu, bo się zaruję. Dobrze, na się głowie. No nie, no dobra, nikt mnie tu nie chce, to nie będę tu na siłę siedział. No okej, no tacy jesteście. Ja myślałem, że ta rodzina jest przyjazna, że tu jest, prawda, sympatyczna atmosfera. Ja widzę, że tu wszyscy się nie lubią, wszyscy na siebie krzyczą, wszyscy chcą mnie wyrzucić. Tata jest wkurzony, bunkruje dom. No dobra, no trudno. Słuchajcie, skoro nie, to nie. Będziecie coś chcieli, zobaczcie. Dobrze, to ja wychodzę. No dobrze, widzowie, jak widzicie... Steve się cieszy, że on to załatwił. Dobra, no więc nikt mnie tam nie chciał. Jak widzicie, ta rodzina nie jest przekonana do tostów. Trudno, muszę gdzieś znaleźć swoją rodzinę. Tu mnie nie chcieli. No ale i tak to był troll, widzowie, i tak by tam nie chciał mieszkać. Więc tyle, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się, mam nadzieję, że gdzie indziej mnie przyjmą. Może zamieszkam w jakimś sympatycznym tosterze i poznam sympatyczną tostownicę. Elo.